Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj zwiedzimy browar Brewery Het Ei, a nie jak tea, jak mówiłem w filmie, kilka razy powtarzam, ale wtedy nie wiedziałem, jak się to wymawia. Niektórzy to wymawiają TJ, pozdrawiam, ale powinno się wymawiać Het Ei, Brewery Het Ei. Jest wiatrak, są kanały, są rowerzyści, no archetypowe po prostu, archetypowa scenografia. Brewery Het Ei swoją nazwę bierze od Ei, czyli zbiornika wodnego, który no, w zasadzie przedziela Amsterdam, czy nad którym leży Amsterdam. Tutaj są pewne niejasności, czy Ei to jest rzeka, czy to jest jezioro. No, to jest po prostu zbiornik wodny, który powstał najprawdopodobniej w zatoce, czy w delcie rzeki, po oddzieleniu tych wód Tamą. No i uformowany został właśnie zbiornik, który nazywa się Ei. Co ciekawe, Ei to właśnie jest takie bardzo jakieś praholenderskie słowo, w ogóle jakieś bardzo archetypowe, bardzo stare. I Ei to jest jedna głoska, zapisywana jako IJ, ale jest to jedna głoska Ei i ona odnosi się właśnie do małego strumyka, do jakiejś wody i tak dalej, i tak dalej. Browar został założony w 1985 roku w budynku starej łaźni. Łaźni, czyli takie podobne klimaty jak, no powiedzmy, Rzym czy Turcja. Tutaj na ścianach widzimy jeszcze kafelki, nie wiem czy one oryginalne są czy nie, ale to jest budynek starej łaźni. Bardzo są przebudowane w ostatnim czasie. Tutaj widzimy warzelnię. To jest warzelnia, która funkcjonuje na potrzeby lokalu. Tutaj głównie powstają piwa, które są sprzedawane w lokalu. Natomiast browar posiada drugą warzelnię, drugi właściwie browar duży, kilkaset metrów dalej. Niestety nie byłem w nim, bo nie wiedziałem wtedy, że takowy istnieje. Ten browar, w sumie te oba browary mają wydajność około 20 tysięcy hektolitrów, więc całkiem sporo. Bez problemu możecie kupić piwa z Het Ei w marketach, w pubach, dosyć sporo eksportują piwa. Co ciekawe, we wrześniu 2015 roku udziały w Het Ei objął Duvel Mordgat. To jest taka ciekawostka, bo to jest koncern, no nie jakiś wielki, ponadnarodowy, ale wywodzący się z Belgii, który wykupił kilka miesięcy wcześniej Firestone Walker. Nie jest ujawnione, czy te udziały są ponad 50%, czy poniżej. W każdym razie browarami zarządza ta sama ekipa, która do tej pory. Zaczynamy tradycyjnie od IPA. To jest chyba to, które ja próbowałem z tą nagą laską na etykiecie. No, bardzo chmielowe. Bardzo stylowo tutaj jest. Kanał, młyn, czy wiatrak, rowery, te barki, wszystko jest. Dobra, to bym powiedział, że chyba na nowozelandzkim chmielu, bo takie białe owoce. Białe owoce, skórka albedo, ale też właśnie takie litchi. No, mam tu godzinkę i przyjedzie po mnie Derek Walsh, to jest sędzia z Kanady, ale obecnie mieszka w Holandii. Będzie na KPR-ze sędziował i zawiezie mnie do browaru, w Hub. Hop albo hop, na północy Amsterdamu, z którym on współpracuje. Doradza im tam przy recepturach i tak dalej. Może będzie okazja zobaczyć browar z... No, nawet fajna goryczka. Ładny Lacey. Mam
Mosaic Pale Ale. W zasadzie powinienem od tego zacząć, albo od Session Galaxy, no ale IPA jako pierwsze. No, jest prawdziwy mozaik, jest ropa. A. O. Teraz taka nuta trochę czeskiego pilsa, czyli taka skarpeta lekka w smaku. No, ale generalnie jest bardzo dobrze. Wytrawne. No, goryczka mogłaby być wyższa. Ale wytrawne, fajnie nachmielone na aromat, na smak. Fajnie czuć tą naftę, diesla, ropę. No tak dużo tutaj piw nie ma na kranie. Jest double, triple, coś w stylu barley wine'a, pils, no i IPA, ten Mosaic Pale Ale i ten Session Galaxy. A Mosaic jest dobry. No i wreszcie Galaxy Session Pale Ale, od którego powinienem chyba zacząć. Aromat nie oszałamia, ale jest chmielowy. No, Pale Ale, fajne Pale Ale. Nie tak dobre jak Mosaic, ale niezłe. Co ważne, też wytrawne, bez grama karmelu, z niezłą goryczką, nie jakąś oszałamiającą, ale zaznaczoną. Co jest ważne, jest wytrawne, ten upał, który tutaj panuje. Ja w ogóle mam takie szczęście, albo nie wiem, błogosławieństwo takie przynoszę. Zawsze jak jadę do jakichś krajów, gdzie jest generalnie zimno, to trafiam na upał. Tak było w Szkocji, tak było w San Francisco. Tak jest w Holandii. Tutaj jeden z mieszkańców, Polaków, mówił mi, że tutaj generalnie taka pogoda jak w Anglii jest zwykle. A tu są tropikalne upały po 30 parę stopni. Masakra, masakra. I na taką pogodę to piwo jest genialne. Jest bardzo wytrawne, wodniste, wręcz wodniste, ale o to chodzi. O to chodzi, bo ono jest w tym momencie orzeźwiające, odświeżające. Każdy łyk. No i jest mało alkoholowe. To jest plus też przy tej pogodzie. Wasze zdrowie to będzie chyba ostatnie w tea piwo. Bo reszta to są jakieś Belgii. A jak wiadomo, nudna Belgia. Pozdro. Pozdro dla kumaty. Fachy to nie są.